Rządy Chruszczowa i Breżniewa, mimo poprawy sytuacji ekonomicznej statystycznego sowieckiego człowieka, spowodowały zastój, a następnie kryzys gospodarczy. Doprowadziły do tego niezależne od wydajności pracy zarobki, zła organizacja pracy i korupcja. Sytuacji nie poprawiły sowieckie eksperymenty gospodarcze, prowadzące do katastrof ekologicznych. Sukcesy państwa realizowały się głównie na papierze. Wraz z narastaniem trudności gospodarczych i poluzowaniem represji względem społeczeństwa, zaczęły się pojawiać ponownie aspiracje niepodległościowe części z około 130 narodów zamieszkujących Związek Sowiecki. Coraz większy niepokój zaczął wzbudzać islam odzyskujący siłę w azjatyckiej części państwa. W 1981 roku prezydentem Stanów Zjednoczonych został Ronald Reagan, który był twardym przeciwnikiem komunizmu. Rozpoczął on proces wielopłaszczyznowego nacisku na Związek Sowiecki zarówno militarnego, jak i gospodarczego. Zakończona w 1975 roku i przegrana wojna w Wietnamie, stała się impulsem do reformy armii, a tym samym do zmian w sposobie prowadzenia wojny. Te działania miały doprowadzić do początku narastania przewagi państw NATO w konwencjonalnych metodach prowadzenia wojny. Wykorzystując mocniejszą pozycję gospodarczą państw zachodnich, Reagan wymusił na Związku Sowieckim rozpoczęcie kolejnego intensywnego wyścigu zbrojeń, którego Sowieci nie mogli wytrzymać ekonomicznie. Jednym z symboli lat 80. stał się amerykański program gwiezdnych wojen, który miał wprowadzić działania militarne w przestrzeń kosmiczną. Amerykańska koncepcja okazała się jednak wielkim oszustwem, na które Sowieci dali się nabrać, wydając na niemożliwe do realizacji w ówczesnych czasach koncepcje gigantyczne środki finansowe. Dodatkowo naciskano na Związek Sowiecki ekonomicznie, doprowadzając do dużych obniżek cen ropy naftowej poprzez zwiększenie wydobycia w Arabii Saudyjskiej, co uderzyło w sowieckie przychody. Reagan finansowo i materialnie wspierał również ruchy opozycyjne w państwach Bloku Wschodniego, w tym w Polsce. W 1979 roku Związek Sowiecki rozpoczął interwencję w Afganistanie, by osadzić u władzy popieranego przez siebie polityka. Pomocy militarnej udzielili Afgańczykom Amerykanie, przez co rozpoczęła się długoletnia wojna, dodatkowo jeszcze wyczerpująca Sowietów. Ostatecznie interwencja wojsk sowieckich zakończyła się porażką i Afganistan został przez nie opuszczony w 1989 roku. Do problemów gospodarczych i wojskowych dołączyły jeszcze Moskwie kłopoty polityczne, jakie rozpoczęły się po śmierci w 1982 roku Breżniewa. Władze przejmowali kolejno Juri Andropow, który rządził do 1984 roku, i Konstantin Czernienko, który rządził do 1985 roku. Byli to ludzie sędziwi wiekiem i niezdolni do przeprowadzenia głębokich reform, których Związek Sowiecki potrzebował. Ich rządy były faktycznie kolejnymi trzema straconymi dla państwa latami. Po śmierci Czernienki pierwszym sekretarzem KPZR został Michaił Gorbaczow, przedstawiciel młodego pokolenia, jednak sowiecka gospodarka była już wtedy w opłakanym stanie. Rolnictwo nie było w stanie zapewnić nawet wystarczającej liczby żywności dla populacji Związku Sowieckiego. Początek rządów Gorbaczowa nie rozpoczął się również zbyt fortunnie, gdyż 26 kwietnia 1986 roku doszło do awarii w elektrowni atomowej w Czarnobylu na Ukrainie. Katastrofa ta, jak w soczewce, pokazała wszystkie słabości i niewydolność systemu sowieckiego w każdym zakresie zarówno technicznym, jak i ludzkim. Skażeniu uległo około 120 tysięcy kilometrów kwadratowych. Ewakuowano około 350 tysięcy ludzi, a ryzyko powikłań związanych ze skutkami katastrofy dotknęło miliony mieszkańców całej Europy. W związku z fatalną sytuacją gospodarczą kraju Gorbaczów podejmuje próbę przełamania stagnacji i rozpoczyna próbę reform, które koncentrują się wokół trzech haseł. Pierestrojki, czyli przebudowy, głasności. Czyli jawności, oraz uskorjenia, czyli przyśpieszenia. Zamierzano wprowadzić do systemu elementy kapitalizmu, jednak bez naruszania podstaw systemu socjalistycznego. Zaczęto maksymalnie ciąć wydatki. W pierwszym rzędzie ograniczono koszty związane z armią. Podpisano traktaty rozbrojeniowe z USA, zrezygnowano z obecności wojskowej w Afganistanie, Kubie i Wietnamie. Zaczęto ograniczać zaangażowanie się w krajach bloków sowieckiego, nakazując lokalnym elitom samodzielnie negocjować z opozycją i pozbawiając je w ten sposób parasola militarnego ze strony Związku Sowieckiego. Do władzy wprowadzono polityków młodego pokolenia, jednak bez zmiany sposobu centralnego zarządzania państwem zmiany nie mogły się udać. Dodatkowo pojawiająca się jako jedno z założeń reformy jawność zaczęła ukazywać nadużycia elit partyjnych, co jeszcze pogorszyło nastroje społeczne. Słabnąca pozycja Związku Sowieckiego doprowadziła do błyskawicznego podniesienia głowy przez opozycję w krajach Układu Warszawskiego. Najszybciej zmiany zaczęły następować w Polsce. Podstawą do nich był masowy ruch społeczny, w który przerodziła się NZ Solidarność. W czerwcu 1989 roku opozycja odniosła zdecydowane zwycięstwo w pierwszych częściowo demokratycznych wyborach, a premierem został jej przedstawiciel Tadeusz Mazowiecki. Wydarzenia w Polsce z zapartym tchem obserwowały narody Bloku Wschodniego, i sukces polskiej opozycji pchnął wydarzenia w innych krajach. Rozpoczęła się tzw. jesień ludów. W listopadzie 1989 roku masowe demonstracje w Czechosłowacji doprowadziły do tzw. aksamitnej rewolucji, w efekcie której komuniści oddali władzę. Nowym prezydentem został działający od lat w opozycji Václav Havel. Czechosłowacja po wolnych wyborach przeprowadzonych w 1992 roku pokojowo podzieliła się na Czechy i Słowację. Podobny proces miał miejsce na Węgrzech, gdzie wolne wybory odbyły się również w 1990 roku. Do antykomunistycznych demonstracji doszło również w NRD. Pod ich naciskiem 9 listopada 1989 roku władze podjęły decyzję o otwarciu granicy z RFN. Na wieść o tym mieszkańcy Berlina ruszyli spontanicznie w stronę muru, rozdzielającego miasto na dwie części, i zaczęli go samodzielnie rozbierać. Strażnicy nie protestowali. W październiku 1990 roku NRD wstąpiła do RFN. Zjednoczenie Niemiec stało się faktem. Inny przebieg miały wydarzenia w Rumunii, w której, jako w jedynym kraju układu warszawskiego, doszło do przelewu krwi. Stojący u steru Nikolae Czałczesku nie zamierzał oddać władzy. W grudniu 1989 roku doszło tam do starć demonstrantów z tajną policją. O losie komunistycznego dyktatora zadecydował fakt przejścia na stronę demonstrantów armii. Czałczesku został aresztowany i wraz z żoną skazany na śmierć. W 1990 roku system komunistyczny upadł w Jugosławii, ale państwo to rozdarła krwawa wojna domowa. W 1991 roku wolne wybory odbyły się w Bułgarii i Albanii. 28 czerwca 1991 roku rozwiązano RWPG, a 1 lipca tego samego roku Układ Warszawski. Europa Wschodnia była wolna. Władze sowieckie w 1989 roku zdecydowały się również na demokratyzację systemu, widząc w tym szansę na umocnienie ustroju komunistycznego. Pierwszym prezydentem Związku Sowieckiego został Michał Gorbaczow, jednak samo państwo chwiało się już w posadach. Mimo rezygnacji z polityki imperialnej sytuacja gospodarcza nadal była fatalna. Dodatkowo, zachęcone przykładem krajów Europy Wschodniej, narody zamieszkujące Związek Sowiecki zaczęły wysuwać aspiracje niepodległościowe. Pierwsza deklaracja niepodległości ogłosiła Litwa. Zamieszki wybuchły na Łotwie, w Estonii, Gruzji i Ukrainie. Gorbaczow tracił powoli kontrolę. Część polityków związanych z armią i KGB nie chciała demokratyzacji państwa. W związku z tym 19 sierpnia 1991 roku rozpoczęli próbę zbrojnego odsunięcia Gorbaczowa od władzy. Ten zamach stanu nazywano puczem Jana Jewa od nazwiska jego organizatora. Spiskowcom udało się uwięzić Gorbaczowa, ale nie pochwycili innego zwolennika przemian Borysa Jelcyna który stanął na czele oporu przeciwko Puczysto. Po kilku dniach pucz stłumiono, ale autorytet Gorbaczowa legł w gruzach. Zamieszanie wykorzystała Łotwa i Estonia, ogłaszając niepodległość. Wkrótce to samo ogłosiła Białoruś i Ukraina. 8 grudnia 1991 roku na spotkaniu w Puszczy Białowieskiej przedstawiciele Związku Sowieckiego, Ukrainy i Białorusi podjęli decyzję o rozwiązaniu Związku Sowieckiego. W jego miejsce utworzono wspólnotę niepodległych państw. Republiki ją tworzące miały być niepodległymi państwami. Gorbaczow, jako prezydent nieistniejącego Związku Sowieckiego, podał się do dymisji.